Dzień drugi trasy rozpoczyna się nie najlepiej. Niestety walizka nie wytrzymuje trudów podróży. Nawet jednego dnia. No cóż, walizka już troszkę przeszła. Już była ze mną w różnych częściach świata, więc dziś oficjalnie ogłaszam jej koniec. A więc oto jest moja nowa walizka, mój nowy członek rodziny, który będzie mi towarzyszył zapewne znów w podróżach po całym świecie i miejmy nadzieję, że wytrzyma. Czekamy teraz na pociąg i ruszamy do Aszim ponownie, gdzie dziś wieczorem będę grał pierwszy koncert. Dzień dobry, jestem teraz w Askim, małe miasteczko w południowo-wschodniej Norwegii, niedaleko granicy ze Szwecją. Mniej więcej 15 tysięcy mieszkańców, a więc dla nas Polaków to trochę takie maleństwo. Tu w Norwegii jest to normalne. Miasto powstało w roku 1838, pierwsze wzmianki. A nazwa miasta pochodzi od zlepku dwóch słów. Ash tree, czyli po polsku jesion, oraz jem, czyli po polsku dom. Te słowa razem mogą oznaczać, nie wiem, farmę jesionów po angielsku, czyli plantację jesionów. Stąd powstała nazwa miasteczka. Dzisiaj wykonam tutaj wieczorem program Chopinowski, ponieważ jest to mój pierwszy występ w tym mieście, a zazwyczaj jak gram gdzieś pierwszy raz, to zawsze gram Chopina. A więc nie mogę się już doczekać dzisiejszego koncertu. Try from here.
garderoba tak wygląda na dzisiaj. Wszystko gotowe. Jens już mnie zapowiada. I za minutkę, dwie wychodzę na scenę. Będzie super. Pierwszy koncert zakończony. Owacje na stojąco, wielkie wzruszenie. Pięknie było grać w nowym miejscu. Znowu zagrać Chopina dla Norwegów oraz dla Polonii w Norwegii. Jutro podróż do Kongsberg.